coś tam wiesz o tej policji. Wiem, bo dużo z Huliem współpracowałem i z jego ojcem. No tak, jego ojciec to policja przecież, no. Ciasna nad żywopłotem. Ławeczka była. Ana też miała być ciasna, a się okazała ławeczka, bo każdy na niej siedział w mieście. Proszę cię, to jest mój najważniejszy dzień w życiu. Ja się zakochałem. Trochę słodka i ostra, też cały czas ją piję, bo rozpala serducho, to z ziemna ledwo bije. Wypadałoby was przeszukać, tak? A, jasne, jasne, ja mam przy sobie strapa, ale to byłem na robocie. Nie, ty chyba sobie teraz żartujesz. To jest zastępca. Halo. Witaj. Nara. Jak macie robić sobie jaja przez telefon, to od razu cię uprzedzam. Za 10 minut na winiarni przyjdź dobrze ubrany. Oczekujemy na ciebie. Myślałem, że ktoś poważniejszy zadzwoni. No dobra, to Lotta. Dobrze ubrany. No i jadę tak. I tak już nam... Szarlotka, kto to był? Muszę to wiedzieć za niedługo. Halo? Potrzebuję cię. Nie, to ja cię potrzebuję, ale właśnie nie wiem, o co im chodziło, stary. Stary, dzwoni do mnie jakieś 3-3-3. Do mnie też dzwoni, wiesz co powiedział? Za 10 minut na winiary dobrze ubrany. A do mnie powiedział, żebym przyjechał z liderem. Przecież to ja jestem. Ja jestem liderem, czekaj. Piąte... Czym jesteś? Tówka. Ja jestem liderem. Czekam na apartach, zastępco. Piąte piętro, mieszkanie 8. Idę na parapetówę. O, szmano, Samuel. Szmano. Chcesz ponosić chmielarza? Ja mogę go ponosić. A, no kogo się mogłem tu spodziewać? Cześć, Samuel. Cześć. No, dobra, a tak się broniliście, broniliście wczoraj, że nic was nie łączy. Ja tu przyjechałam z moim chłopakiem, z Diamondem. Co? No tak! Jesteś z Diamondem, Ana? Tak. No i szczęście, Diamond, w końcu. Dobrze wczoraj dałeś, jak ci dałem klamę, to mi się podobało, jesteś najlepszym żołnierzem w tym mieście. Będę twoim żołnierzem. Będziesz. Proszę. Właśnie jedziemy do winiarni, zapraszam. Ale to Anka jedzie do mnie, ja bez Anki nie ruszam, to jest moja dziewczyna. Nie, jadę do roboty, trzymajcie się. Wyjmij winialnię. Chciałbym się elegancko ubranym? Jestem. Dawaj tego, winiarnię mi bij. Witam panowie, dobry. Jestem poczyszczony na pod samochód. Witam. Naszkę do góry. Pakiet 27, jaka stylowa. Jest już nami, dla nas to jest galowe. Ale widzę, że dla was co innego. Dobrze, jesteś u mojego boku zastępcą. Dobrze, mój zastępca, że stoisz po mojej lewej. Dobra, a więc jesteśmy organizacją, która trzyma pieczę nad przestępczym światem Los Santos. Macie jakiś problem do nas z kimś, zgłaszacie się do nas. Potrzebujecie broni, zgłaszacie się do nas. Potrzebujecie amunicji, zgłaszacie się do nas. W późniejszym czasie będziemy dysponować też różnymi rzeczami, które będziemy mogli wam sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, zasady są proste. Ładnie ubrani na spotkania. Będziecie dostawać telefony to zawsze z jakichś specjalnych numerów. No ładnie jestem ubrany. Wypadnie się na psach, piach. O, to Adrian do piachu. Nieważne, zasady są bardzo, bardzo proste. Chcecie się bawić w gangsterów, to niby bądźcie. Jeden zbyt ładnie się uśmiechnie do psa, to zostanie odpierdolony. Jak ja z Jankiem jestem, Janek Pisikela. Nigdy w tym mieście biznesu nie zrobi. Teraz tak, panie Samir, 20 koła za ładny strój dzisiaj, od razu kara. Elegancko się ubrałem. No dla mnie nie. No proszę pana, jestem czarnoskóry, no. No to co? 50 koła. To znaczy, że gorszy, czy co? No nie, no dla nas to jest na galowo. No, elegancko, ja łańcuch, wszystko schludnie. Ja widziałem czarnoskórych w ładnych garniturach też. No ja nie mam garnitura, proszę pana. Garnitura. Muszę kupić. Kupię. Chciałem, że tam miliony na konta. Nie, bida jest. Przelewy po milionie lecą. Nie. No dobra, to 20 koła przyniosę, przepraszam. Spoko. Ja jeszcze pamiętam to tych 70 wcześniej, ale to zaraz załatwimy. No. Ja będę potrzebował od was teraz albo w późniejszym czasie telefonu, znaczy tak, jednego człowieka. W każdej ekipy wezmę jednego człowieka. Ma to być człowiek, który będzie pewny, bo bierzecie na niego odpowiedzialność. Po prostu potrzebuje ludzi do pomocy. Ktoś to dobrze kieruje, kto jest ogarnięty. Julio. Dobrze strzela. Julio. Jest dostępny przede wszystkim. Zrozumiano? Tak jest. Zamówienia zaraz będziemy zbierać, klamki i amunicja, na razie dostępne. Cena na początek 30 koła klamka brudasów, 50 sztuka amunicji brudnej oczywiście, w brudnych pieniążkach mówimy. Będzie też zrobiona specjalna mailowa aplikacja, w której będziemy już mieć szybkie sprawy do was. I na razie na zamówienie 3 klamki na jedną grupę. A mogę zadać pytanie? Co z tymi kurwy na Twitterze się ogłaszają wiecznie i wzywają? Będzie na aplikacji, bo jest ich dużo. Nie będę wydzwaniał każdego z osobna, rozumiesz? Otrzymacie wszyscy do jutra listę. Zbieram już listę przynajmniej 15-20 osób. I za każdą osobę z tej listy, za przywiezienie ich do mnie, do nas, tak od godziny 20 plus, będzie 100 tysięcy. O, no i to jest dobry pieniądz. Chłop jak się wybroni i zobaczymy, że będą z niego szanse, to przeżyje, może. Nie, 100 koła to jest dobry pieniądz. A jak i konfident, to do piachu. Głośniej mów. Konfident! Kto jest konfidentem? Pan. Co? Ale że co powiedziałeś? No
tutaj jest konfident między nas. Który? Adi. Kto? Tutaj, pano. Kto? No ty, no. On? Ale co? Ale ty masz, coś? Na mnie? To jest konfident! No, byłem przy tobie, no! Czekaj, co? Byłeś, no to on mówi, że on jest konfident, wy jesteście konfidenci! Nie, on mówi o twoim prawej ręce! Policję wsypałeś, Co ty za farmazony gadasz w ogóle? Tak, farmazony! Nie masz żadnego dowodu, to się nie wychylaj, Zabić konfidenta! Nie jest dobra. Konfident. To nie jest konfident! Jest taki, że wezwał policję, si? To masz mi powiedzieć, kiedy i gdzie, jeśli jest ślad elektroniczny. Mogę pokazać wszystkie bilingi. No to jeśli nie wzywałeś policji, nie to wzywałem. Będziesz bezpieczny. No nic, ja potwierdzam, że jestem konfidentem, bo ja chcę być liderem 27. Nie wyzwałem żadnych psów, co są pomówienia. No to niczym się nie powinno się. Ja za niego ręczę. W takim razie. To mają się licencję? Naprawdę jest coś grubszego na tego twojego kolegę Adriana. Tak? Ale co o czym mowa? Lepiej pogadaj z nim, żebyś jak coś odpierdzał. To żeby lepiej się do ciebie przyznał. No dobra, pogadam z nim, no ale to coś grubego, szedł na współpracę, czy zadzwonił w panice i krzyczał halo policja, zadzwonił na alarmowy. Bo jak na alarmowy, to tam jest 10 takich. Ale policja też jest dupę, nie? No tak, no to nie, no to ja mogę zaraz powymieniać, kiedy kto dzwonił na policję, jak w p***e dostał, jak poszła 911. Takich konfidentów to na pęczki tam stoi. Przegadaj z nim i przygotuj się na konfrontację z nimi, nie? Żebyście się mogli jakoś wybronić. To mówię tak. Tak. Ale na moją część takiego nie zrobi. Z tym rozliczeniem, ile to miało być? Na plus 20 za strój dzisiaj, tak? Tak. To podasz przy zamówieniu, jak będziesz tam. Tylko, że nic nie zamawiamy, no. No to podejdziesz do niej i dasz jej. Ale nie mam gotówki. No myślałem, nie chciałem brać walizki czy coś, wiesz. Dobra, to jutro do niej przedzwoni po 20. No i pasuje. Odbierzemy. No także oczekujcie, bo będzie dużo do roboty teraz na mieście. Tak jest. Słuchaj, ja gadałem ogólnie z tym jednym z mapi. To jest podobno grubszy temat, tam jest jakiś materiał na ciebie. Ty mi się lepiej przyzna. Ale jaki materiał, co jest to jaj, co on pierdzi? Jaki jaj? Skąd oni mają ten materiał? No ja tak nie robiłem. Adrian, czy ty wysłałeś 911? Czy ja wysłałem? No. To było dawno. To w ogóle nie przy wagosie, rozumiesz? No raczej nie będzie dowodów na to. Ja to szanuję. 911 to jest najwyższa odpowiedzialność społeczna. Ja to wysłałem 16 września, dokładnie, jeżeli mnie data nie myli, jakoś wieczorem. I to było jak komputery mnie zwijały. Ale to było w panice. To miałem ataka paniki. Myślałem, że ja ginę. Zresztą oni nie wiedzą, że ja wysłałem 911, po prostu się schyliłem do telefonu. Nie wiedzą, co. Nie ma dowodu, nie ma dowodu. A zrobiłbyś, zatańczyłbyś z policjantem na TikToku? Oczywiście, że tak. No i git. Ty byś nie zatańczył? Oczywiście, żebym zatańczył. A może się go tu zapytamy. O, posłuchaj moim pomawiaczu, chcesz drugą laskę? Ha? No. O jakim parku ty mówisz? O jakim parku ty mówisz, pomawiaczu, co? Na kwadraciaku, no! Ty jesteś chory? Jesteś chory, k***a? Masz dowód? Masz jakiś dowód, ha? Kolego, nie robisz ci zdjęć, jak dzwonisz albo coś, no. Wiem, że przyjechali, policja przyjechała w to miejsce, co byłeś, no. Ale co policja przyjechała? Ale o czym jest mowa, o czym jest mowa, k***a? Skąd ty masz ten gryp, że on jest konfidentem? Kto ci nagadał, pytam się. Nikt mi nie nagadał, no. Kto ci kazał to mówić? Nikt pytam mi nie się. Kazał tego powiedzieć. To skąd wiesz, że on niby jest konfidentem? To teraz mnie posłuchasz. Albo cofniesz, no. Albo pocofniesz te swoje słowa, albo do niedzieli, jak ja mam iść do piachu za jakieś gówno, którego nie zrobiłem, pójdziesz ze mną do tego piachu, rozumiesz? Nie będę miał nic do stracenia, skoro i tak ginę, rozumiesz to? Jesteś takim gangsterem, czy co? Jakim gangsterem? No nie wiem, no. Ej, yo, ty chyba zapominasz, do kogo ty gadasz, nie? No ale tak stary, ja nie... No w sumie tak. No, nie wiem, z kim rozmawiam. Szybko, bo konwój jedzie. Konwój jedzie. No jedzie konwój, normalnie, już jedziemy urzędniczą za konwojem. No to czekaj, to czy ja mój... Klama. No to ogarniajcie się i dawajcie. Już. Biegnij szybko po ten klamot. Wiem. Gdzie ale jesteście? No GOH już, plekę, jedziemy dalej GOH. Dobra, jedziemy. Co my już? A już się strzelałem już? No. Zajedź. Pali się, bug. Strzel mu w to. Odbij górkę gdzieś, tylko nie do policji. Zróbmy wysiadkę gdzieś. I tu przed nami chodzi raz, bo oni tu też wysiadają. Moim Janek jestem p***! Ty k***a! A jebcie! Z taką sierotą jak ty nie rozmawiam, inwalida by cię k***a i ślepy pokonał. Jesteś nie bezużyteczną k***a i jesteś moim... Ci nadajesz k***a do tarcia chrzanów. No i dzięki. To co widziałam, to no chyba zaćmy, żebym dostała. Jak mógł cię tu k***a pokonać? No nie wiem, mamuś, nie wiem. Nie no, synek, jesteś cię dumna. Całe życie nazwisko twoje, sierocińce. A boli cię to, nie? Nie, przykro mi. Bo wiem, jak to działa, że potem będę zblokowany następnych i zrobię jeszcze gorszy popis. Szkoda, że te wszystkie synek, lata, to nasze ja nawet autem nie mogę dojechać, żeby się nie zabić. Synek, może i twoje 5 minut się skończyło, ale zacznie się 10 i cukrzyk zejdzie z tego świata, bo w końcu Cukrzyk to jest główny cel. Kim?
Cel! A, cel! Dobrze, bo ja się już nie liczyłam. Cel, no to, cel. Okej, okay, cel, czyli będziemy na niego napadać, tak? Gdzie jesteś? Pod sklepem, tutaj niedaleko Groszków, w Lotka gram. To zaraz jadę tam, no. Jasne, czekam. Tak, słucham, z tej strony prezes składu FC Barcelona. Dzwonił pan do mnie. Posłuchaj, skarbie, zaczekaj chwilę, ja tylko telefon wykonam, bo dzwoni do mnie menadżer o transferu od Real Madrid. Tak, tylko to pan dzwoni, momencik, jedna sekundka. Dobra, halo? Samirek! No? Ona mnie nie słyszy teraz. To, Anna? Będę się hajtał, będę się teraz zadać, czym długo będzie ślub. Zebrałem cały skład FC Barcelona na boisku, będę robił trening. Czy dałbyś radę przyjechać, potem jak dam jej pierścionek, zagrać na gitarce, proszę? No pewnie, że za ciebie zagram, no. A potem weźmy się na ręce. I wezmę, zaśpiewam i wezmę, no. Słuchaj, boisko. Miro Park. Zaczekam teraz przy pale Frana, że będę sikał. Jedź na Miro Park i napisz SMR Wensa, jak już tam będziesz. Ale to teraz? Teraz! Ale to teraz? Teraz! A co chcesz? Co ma być zagrane? Coś miłosnego. Potem jak dam jej pierścionek, to będziesz musiał zagrać, a ja będę z nią tańczył. Na środku boiska! Dobra, zaraz się tam znam. Ej, panowie, właśnie mnie prosi Chmielarz. W ogóle ty, chodźcie na mechanik na bajer. Chodzę na parapetówkę na apartamencie, nie? No. A tam u Jucka parapetówka. Chmielarz na ciebie i tańczy jakaś. Patrzę, no kto to mógł być? Anna. I ona mówi, że ona tu jest ze swoim chłopakiem Diamondem. On się jej zamierza oświadczyć i prosi mi, żebym zagrał na gitarze. Słuchaj, tak nisko upadłeś? Nie, no ale nie, ogólnie zagram, bo ja go lubię, tylko się nie chcę. Będziesz grał dla żula. Może ty zagrasz, Teksoholik. Ja to nie zagraj. Weź mnie wyraź raz, Andrzej, proszę cię. Andrzeju! Raz w życiu mnie wyraź. Ja nie gram. W życiu mnie wyręcz. Zagrasz swój hit, Teksoholik i tyle, no. Nie, ja już mam dość tego. Ostatnio o tym myślałem właśnie, że już nigdy więcej tego nie śpiewam. Czemu? Bo mam dość tego Teksoholika. Czyli mnie nie wyręczysz. Nie, ale mogę ci dać klamot. Zaraz ogarniemy. Bo dzwoni. Halo. Jak tam muszę? No ogarniam tutaj zespół cały, wiesz? Proszę cię, to jest mój najważniejszy dzień w życiu. Ja się zakochałem. Tak? Los Santos przejęło moją władzę. Ona na mnie czeka, ja palę Frana, bo powiedziałem mi, że kładę jakąś instalację gazową. Co to ma być za piosenka? Miłosna? Miłosna, po prostu przyjeźdź na te boisko, błagam cię, bo jej wkręciłem, powiedziałem jej, że idę kłaść instalację gazową gdzieś na Miro Parku i Frana palę, a ja czekam i nie mogę się doczekać. Wiesz, jaka ta waga ma sprawę? Kumam, że dużą, no. Dobra, dajmy jeszcze chwilę, już nie płacz. Andrzej, cała nadzieja w tobie. Słuchaj, on mnie chciał zabić, a ty chcesz mu śpiewać. Gdzie są twoje zasady, gdzie jest twój charakter? Słuchaj, jak jesteś charaktera, to nie powinieneś z nim rozmawiać w ogóle. Najlepszy żołnierz, wtedy p***ć, dałem mu przereklamę od chulia prawie. Chłopie, co się z tobą stało? Ty się stoczyłeś, k***a. Ale o co ci chodzi, k***a? Ty mnie wiecie, się stoczyłeś, zadajesz ty, się, k***a. Ale sami, zachowuję ale jak wtedy, co było bez puty. Co ja było bez... co było bez puty. Jak k***a nie pamiętasz bez puty? Nie pamiętasz, nie, jak nie się pamiętam. Pokłóciliśmy o putę, k***a, na kurierce? O putę? Nie, pamiętam, jak nie chciałeś zajechać do szpitala, a ja... Nie, to była najmniejsza afera. Kłótnia, największa kłótnia była o puce, że bez pucy, no co ty, k***a? A, czekaj, coś było. Było, co się k***a dwie napatoczyły na kurierce i miało być bez pucy, ja byłem dla nich miła, ty i była w afera. Czekaj, coś teraz mi śpiewita, ale to była nie jedna afera, tam było k***a, ale mi się podobało tam. Dawaj na boisko Mirror Park. To wiesz co mogę powiedzieć, temu muszę auto schować, ja jestem. No to wysyłam, jedź, gdzie jesteś? Wyślij GPS-a do Czapy, Czapa po ciebie pojedzie. Dobra, ej. Podzielić Popek. Dzień Popek, dawaj, dzień Popek. O, przyjechali ci, co wypatrują. Słuchaj, skauci. Ja to sobie poobserwuję chwilę, wiesz, da mi tu trener chwilę. Trenerze, chwila. Git. O. Git, nie? No, jest git. Co tam panowie? Co, za późno? Nie, wszystko będzie okej, tylko daleko podpaliła się. O, jak dobrze cię widzieć, wszyscy zaczekali na to, żebyśmy zrobili razem wspólnie trening. Posłuchaj mnie teraz, uważnie. Kocham cię. Posłuchaj. Kocham cię, naprawdę. Aniu, kocham cię i to wszystko teraz robię dla ciebie. Posłuchaj tego. To jara. Nie, dawaj jeszcze przemowę jakąś. Mówię tak. Posłuchaj, od kiedy ci pierwszy raz zobaczyłem, gdy byłem na Chrisa i Mefy. Nie zapomnę tego nigdy, gdy spojrzałaś mi się pierwszy raz w oczy. Zobaczyłem ten twój urok. Gdy pierwszy raz mnie zobaczyłaś, a ja ciebie. Nie ukrywam, ale zakochałem się w tobie i to wszystko jest dla ciebie. Cały FC Barcelona stoi za tobą murem. A teraz jeden z moich menadżerów zaśpiewa coś tobie. A później zobaczysz sama. W ten chłodny czas wam opowiem, baś, o chłopcu, co pił za lepszy czas. Lecz pewnej nocy został sam. Od tak
W tym świecie coś tam ciężko nam. Tak wiele was, a tak niewiele dam. Lecz może jedna wyleczy z ran. Właśnie tak, może się zakochałem, a może jestem świrem. Lecz wiem, że działasz na mnie jak herbata z imbirem. Trochę słodka i ostra, lecz cały czas ją piję. Bo rozpala serducho, ty z ziemna ledwo bije. I mogę pić ją cały czas. O tak, i mogę pić ją cały czas. Ten chłodny czas pewien problem mam. Czy te intencje to nie jest żart? Bo nie chcę znów przyjąć kilku strzał. Prosto tam. Już chciałbym trochę serca skraść. A ona nadal zimna jak głaz. I teraz od chmielarza jest wers. Ode mnie? Tak, ten co mi kazałeś śpiewać. Może się zakochałem, a może jesteś k***. Nie, to nie jest to. Nie, przepraszam, pomyliłem, to nie jest od ciebie. To nie od ciebie było. Nie, to chyba było to. To refren był. Może się zakochałem, może jestem świrem. Lecz wiem, że działasz na mnie jak herbata z imbirem. Trochę słodka i ostra, i cały czas ją piję. Bo rozpala serducho, ty zimna ledwo bije. I mogę pić ją cały czas. O tak, i mogę pić ją cały czas. Właśnie tak. Brawa, tu dla pary młodej! Brawo! Posłuchaj, Aniu, czy chciałabyś za mnie wyjść? To jest piękne. Postawujmy się zaraz. Rozumiesz, jak ona się stoczyła? Ale to jest ta sama z plaży? To jest ta sama... Nie, ja ci powiem inaczej. Rozumiesz, że Julio mówił ostatnio, że to jego miłość życia i chciałby się oświadczyć, a teraz Julio mówił... Prawda. To jest trochę dla mnie. Tutaj ma to, czego nie ma w domu. To jest... My mamy w planach zrobić sobie dziecko. Mam nadzieję, że będziesz naszą sestrą. To nie jest tak, że masz dużo kasy, tylko po prostu ciebie wybieram za to, że żeś zrobił dzisiaj mi event. Będziesz, no tak? Będę. Słuchaj, jakie masz relacje z Siwym? Z Siwym? Bo my planujemy dwójkę dzieci i Siwy tak się składa, że będzie też wujkiem drugiego dzieciaka. Jakim Siwym? Burgerem. Dobre, Toxic Love. Mam nadzieję, że się wszyscy kiedyś złączymy i będziemy żyli wszyscy wspólnie i szczęśliwie. A teraz po prostu Hala Madrid. Hala Madrid, dajcie sekundkę, dosłownie sekundkę. Hala Madrid. Kto miał te peny? Adi chyba i pora spać. Isaac. Weźcie ogarnijcie dwa peny, please. Rozumiesz, że ona jest w akademiku i ludzie słuchają jego na się k*** z żulem? To jest dopiero O to nie słyszałem tego. Przecież ja już k*** mam dość. Czego ty stoisz taki k***? Szaj. Nie, ja tak po prostu ręce mam, wiesz. O, no i chuj, lokalizacja, chłopie, jedziemy. Chyba nie zjemy. No później będzie do odbioru. Tylko zastępca jedzie. Ale po co? A ja wiem? Dobra, na galowo i 70 koła. No to on to masz idealnie, no. Jakie 70? No bo... 90. Jakie 90? Oj, ja mam 700, no nie mam takich pieniędzy, niech 90 koła, bo jeszcze za to, że na galowo nie przyszliśmy. Dobra, to 90 koła i na galowo. Weź, koleżko, ubierz się, łachmyto. Tak mam się ubrać jak ty? Co się Zbieraj się. Mogę tak po prostu? Możesz. O k***a, Janek Pisikela do mnie dzwoni, ja tą simkę kasuję, bo oni widzą, że ja z psami trzymam. Zablokuj k***a. Dobra, weź. Usuń połączenie. Ej, są tam. Dobry panowie. Witajcie. Gotówka została przygotowana, jeżeli chodzi o naszą rozmowę wcześniejszą. Którą? No, ze spotkania. No nie, jeszcze brudu nie mamy, dopiero zbieramy na zamówienie. Głosu wam zabrakło, czy o co tu chodzi? Nie, no mówię, że brudu zbieramy, będzie zamówienie niedługo, no. W nawiązaniu do ostatniego spotkania oczywiście. Czy o co chodzi? No ale za karę trzeba zapłacić. Zgadza się. No słuchajcie, no na każdym spotkaniu, które przez nas jest przygotowywane, no wypadałoby was przeszukać, tak? A, jasne. Ja mam przy sobie strapa, ale to byłem na robocie. Mogę do auta schować czy coś. Słucham? Nie, ty chyba sobie teraz żartujesz. To jest zastępca. No ja z roboty, ja na robocie byłem.
Ale słuchaj, chyba nie umawialiśmy się w taki sposób. Ja przepraszam jaka pana bardzo, jaka była informacja? Jaka była informacja? Że mamy być nieuzbrojeni bez... I bez telefonów. A ty wyskakujesz tu, że masz przy sobie broń? Ale to powiedziałem przynajmniej, no. Nie, przepraszam, nie, proszę mi nic nie robić, naprawdę. Ja odłożę tą broń. Słuchaj, kolejny raz dochodzi do sytuacji takiej, że musicie za coś płacić. Ale przynajmniej jestem dobrze ubrany. Bracie, przeszukaj ich proszę. Podejdźcie proszę pod samochód. Słuchajcie, a w międzyczasie mam do was kilka pytań. Aha. Jak sytuacja na mieście? Coś wiecie? Wiele, bardzo dużo wiemy. Co to znaczy? Oj, jeszcze musimy skompletować to, ale mamy znaczące informacje. Nie szczątkowe, znaczące. Dużo. Takie. Dużo. No może zdradzicie jakiś drabek smaczku? Drabek smaczku? Może na jaki temat? To możemy rozmawiać całymi dniami. Zastępco, podziel się z nimi czymś. A co pana interesuje? No generalnie wszystko. Słucham? Nie, to nie do pana. Słucham? Nie, bo wie pan co, ja słucham takiej nowej muzyki, Ryda Warrior, wjechał właśnie na miasto, wydaje go, jestem jego menadżerem i on często ma takie adliby albo łamią, my prosto kurde. Ze studia przyjechaliśmy. Z adlib. Tak jak mówiłem, byłem na robocie i adliby robiłem, nie? Dobra, słuchajcie, przygotowaliśmy coś dla was. Tak, no. Zacznijmy od pieniędzy, najpierw pieniążki. No przekazałem już. Już przekazałem. 90 tysięcy. Nie no, tak jeszcze wracając, to robota idzie, no. Taka robota, powiem wam, jaka płaca, taka praca. Więc idzie. To zgodnie z umową. I teraz mała informacja dla was. Osoby, które znajdują się na tej liście... Co do złapania. Nie interesuje mnie, jak to zrobicie. Takie osoby mają zostać dostarczone w nasze ręce. Damon Smith, o kurwa. Wy oczywiście za to będziecie rozliczeni w sposób taki, jaki rozmawialiśmy. Czyli w gotówce. 100 tysięcy od głowy. No i tu są konkrety, działamy. No jest parę ciekawych nazwisk, dobra, to działamy, bo to szkoda, szkoda, no. Bo 200 koła papiera, ten, zebraliśmy, trapy. Czy można złożyć zamówienie, to by trochę pomogło w robocie też, bo nie ukrywamy, mamy... Słuchajcie, jeżeli chodzi o zamówienie, możemy takie przyjąć, ale co do przygotowania dla was broni, to nie potrwa dzisiaj. No jak to, nie? To byśmy nie zużyli, no. Nie ma takiej możliwości. Pamiętaj, że czas produkcji takiej broni też trochę... Czasu trzeba poświęcić, tak? Pamiętaj, że to nie my tylko wykonujemy tą pracę, a nasi ludzie, którzy się tym zajmują. Wy macie produkcję broni? No skądś one muszą przybywać do nas, tak? No ale to myślałem, że to Smith & Wesson krojony na lewo. Coś spadło z lawety, coś zostało ukradzione, inwentarza się nie zgadza, a wy to produkujecie sami? Jak najbardziej. Dobrze, to uciekamy, bo robota wrze. Czyli nie chcecie przyjąć tego, mamy nie przyjmować tego zamówienia, tak? No. Nie, oczywiście chcielibyśmy złożyć zamówienie na 200 tysięcy papiera. Umowa no to... taka jak przy poprzednich, gdzie do 90, 3 klamy, 500 amo. Więcej na ten moment nie ma. A. Może dwie od razu, dwa zamówienia bym takie zrobił. To dwa zamówienia, ja i on. Wszyscy mieli szansę na jedno. Ale my wtedy tak nie skorzystaliśmy. Idziemy wam na rękę, bo miało być przy kolejnym spotkaniu. Bo wie pan co, bo my jesteśmy... 27 Street i 27 Banger. To dwie jakby te, nie? Filie. Idziemy wam na rękę. Albo 3, albo nic. No to 3, no ale mam 40 głodnych murzynów do wykarmienia. No to było zastanowić się przy spotkaniu. Dobra, przywieziemy i brud i od razu z gościem, z głową chłopa. Się będzie żył. Tak, wiadomo. Dobra, kasa i tak dopiero przy odbiorze. Więc... Dobra, miłego. Co za wafle? Co to jest za robota, że ja przynoszę 90 kurwa papieru czystego w Dobra, teraz czytam ci listę osób do złapania. Pierwszy, Denis Kyta. Nicolo Carbonara. James Stones. Damon Smith. Mutu Kumasas. Jake Jones. Ryan Rassa. Hamsteroido. Heza Climativis. Nie znam, więcej tu już. Charles Wells. Dobra, masz tu listę. Dobra, czyli co? To po prostu robię to. Furę mamy zaparkować na dole, czy nie? No tak, zaparkuj na dole. Panowie, zestresowałem się, strasznie mi się zachciało. Ale to koncertowo, nie? Najgorzej jest, jak w szkole miałeś iść do odpowiedzi. Ale ja ci powiem tak, ja robiłem ten, tam wtedy co robiliśmy, ten pierwszy zrobiłem na easy, bo mi zaczęli gadać, że jest ciężkie. I potem mówię, presja, i teraz jest presja, bo jest tylko jedna próba. Ho, ja potrzebuję twoje wsparcie tam mentalne. Stał obok, bo ja czuję twoje ciepło jak Neksiu, jak ty jesteś obok. Ale jajca. No spokojnie, zrobię. Nach, jak się stracę. Robię to, morda! O, torba już jest, a pamiętasz jak z Huliem wracałeś taką torbę i że się urazy wypierdolę przez okno? Człowieku, tego się nie da spierdolić. Da się, zobacz co tam było, już zjebałem. Na się odezwałeś, nie da się spierdolić, już zjebałem. Szło dobrze. Też poleciał sobie. Ej, ale kupie, co to tam były, tam było F, to chupie co? Nie, to nie miało, nie było. Nie, ale serio, poszło dobrze, tylko tam mi spadły 4 naraz i tak F to było gdzieś indziej w ogóle. Nie, słuchaj, mi się wydaje, że się pater spierdolił. I pattern, muszę oddać pendrive'a. No to tak musi być, no tak, człowieku. No nie, ale serio, tam gdzie się wy*****
to już było dziwnie. No nie, zabieraj te młotki, robimy zwykłe. Po pendrive. Dopisujemy do listy. Trzeba to zmienić. A. Nie no, tego nie... Poddaję tą łapy. To jest napad na sklep teraz. Oj, policja. No już musicie robić, no niestety. No, no już. Powodzenia. Dobra, jedźcie ten, dajcie do środka. Ty piwa nie oglądaj, chodź tutaj. Ciężki. Dobra, teraz wjeżdża haker. Jak powiem, się nie da tego zrobić. No, safe jest pusty. No, halo, zapalił. Wiem. Uaktywni się. Ty ją znasz? Jaką mieliście akcję? No, normalnie jaką w dupę. Ja. Ty masz narzeczonego i takie rzeczy robisz? Co ty mówisz? To jest koniec ludzkości. Ona zawsze mówiła, że lubi przyprawiać rogi. To jest farmazon. O kurwa, dobre. Bo Julio jej tak mówił, wiesz? Dobra, zamknij już ryj. Dobry. 452, Devin Morrison, będę waszym negocjatorem. Witam, Nicolo Carbonara z tej strony. Morda. Nicolo Carbonara, dobra. Co tam? Ilu macie zakładników? Ilu was jest? Trzech i dwóch? Dwóch nas jest, trzech ich jest. Dobra. O, tato jasne. Lubi rogi przyprawiać przyszła. O, jest topka tekst. O, tato na pewno lubi rogi przy... Rogi i nogi, Rogi i nogi. Ta ruda. U niej to jest, wiesz? Aha, ona taka jest, naprawdę? No jest, jest. Ona właśnie kiedyś słyszałem, jak podsłuchałem, jak mówiła, że jej ulubione zajęcie to jest przyprawanie rogów. Dobra, czekajcie, pójdę to... Celuj! Popino! Nie, spokojnie, nie zrobimy takich ruchów brzydkich. No luz. Dobra, panowie, nie, no, czego sobie życzycie za nich? Chcemy tak, wolny odjazd na to Kaliko. Dobra, no. I zero kolczatek po całej długości pościgu, chyba że dojdzie do przesiadki. Dobra, no. I jedną... obrotkę auta. Ale z waszej winy, czy nie z naszej waszej winy? Z naszej, ale z takiej inaczej, jak zjebie skok, taki k***a, pchę daleko i się to nie. Ale jak będę jechał i od taki coś delikatnego i jak żuk na plecy po 3 minutach, to nie, to musimy to przewrócić. Dobra, to przekażę i zaraz przyjdę. Dobra, widzisz, uczę się na błędach. Ale jest na to glitch, wiesz? Jak to? Bierzesz 7 zakładników i sobie wymyślasz, co ci się tylko podoba. O, ty coś tam wiesz o tej policji? Wiem, bo dużo z Huliem współpracowałem i z jego ojcem. No tak, jego ojciec to policja przecież, no. Słuchaj, bo jest taka sprawa, nie? Zastanawiałem się właśnie, czy dałoby radę dodać ruch w dupę. Myślisz, że to jest do ogarnięcia? A to nie jest ogarnięte? No nie. A, czyli... Dobra, kolego, tłumacz się teraz. Dobra, cicho. Lepiej, powiem ci tak, lepiej, żebyś się wytłumaczył z tego. Halo? No? Jest luzik. Słyszałeś, no jak siłek za film. No i gij. Teraz się muszę skupić, morda wszyscy, bo teraz jest hak. A, no i to fajnie załatwili. Kurwa, dzwoni do Adiego, że kurwa, on tak załatwi, to nie ma chuja. Halo? Ty jak załatwisz, ale to nie ma kurwa chuja wsi. Safe. Wypchany po brzegi, pęka. Weź to załatw. Już. No idę na przywieku na miasto. Też go kochasz? A jak siedzisz przed... Kogo kocha? Normalnie ci masuje? Ja... Opieku, k***a. Panowie. Weź. Andrew, przestań zajeżdżać ludzi, k***a, takimi pytaniami. Jest dzisiaj. A weź mu jeszcze tamten. Jak będziesz dzisiaj wysyłać, wyślij outfit czeka na Instagramka. Ja... To jest... Kredy. Dasz radę? Dam. No i panowie! Panowie! Chcę byś załatwić, no petarda. Panowie! No i klas. W ramach dobrych negocjacji wypuszczam już jedną zakładniczkę. Dobra. Yes! Come on! No to ja wiem, że to ja to czuję w kościach, ja czuję to. Afera, X-Hacker. Oic, XP5N, L-Leaf. Oic, XP5F, L-Leaf. Haku dany, ale jaja. Dwóch spawaczy zawinęliśmy? Nie tylko, wiesz, bo składam też konstrukcje stalowe. A ty, Kubuś, chyba też dzisiaj będzie spawał dwie k***y jakieś, co? Oho. Po streamku. Nie wiem. Neksiu. Petarda jest tak symanie. Teraz jest hak finalny. Już torbę zdejmujesz? Tak, cicho. Tak? Skupcie się teraz, widzowie. 4-3-AC. 4-3-AC. I-J-L-P. G-G-Z-R. Nie ma. Jest. 4-3-AC. Ale jakbyś w arbuzy miał klikać, to od razu byś wiedział, że jest. Udało się. My jesteśmy gotowi, żeby stąd jechać. Czy jesteś gotowi? Dobra. Przekażę. Powiedz mi, jak się nazywasz, żeby wiedział, jak zapisać? Neksiu. Dobra. No. To zapisuję Neksiu. Zapisz na Nextrela na Instagramie. No, elegancko. Obserwuję. Sobie RTO 1. Morda. Tutaj obok. Ciasne? A jak? A to nie tu, Ja nie wiem, gdzie to jest. Oj, no chłopino, no co ona? No i co tam powiesz, Neksiu? Nie, jest fajnie dzisiaj było. Oj. Ona tak
pijesz? Halo? No? Ty potrzebujesz jakiejś zastawki? No przydałaby się jakaś zastaweczka. A czekaj! Bo nas popchnęło dobrze, ci powiem. I patrz teraz, patrz teraz. Mój k***a, ale wieje! Ty, to to ale, też jest by było. Jo, stój, to stój, to zaufaj mi, oni tu nie sprawdzą, patrz. Nie, nie ma ch***u, tu nie sprawdzą. No już, no już, no przecież ci znalazłeś, no wypuść mnie, k***a. Ja bym chciał wyjechać w dół, autostradą i zabij do prawej. O, pojawił mi się znikąd on, rozumiesz? Znikąd, k***a. Ej, dymimy! Widzi ktoś? Lip, tak, ura, nie było nikogo takiego. Adi chyba. Manuel może był, nie. Co? Adi będzie jechał, no. Co, dotarłaś się do imprezy rzekomo? Jeszcze nie, które jadę zaraz. Skąd Syntol ma twoją klamę? Ze sklepu, bo mi poddał. Na zakładniczkę. Tak mi boli. A ode mnie to Adi szpital, wiesz? No ja ją mam, musisz przyjść i odzyskać. No dobra, gdzie jesteś? Będziemy na restauracji zaraz, tylko się zahaczymy jeszcze jedno miejsce. Jo. Privet, privet, panowie. Ja, był zgód. Panowie, bo taki problem. Ja pytania, bo wy tu panowie, tu cigaretko, drogie okulary, ja widzę to chyba gabany. Da. Tu jakieś fajne sikorki. Da. Ja mam problem. No. Bo ja muszę tuningować samochód. I ja zapierdam na tej kurierce na biało, a to chuj robota, znajesz. No. Ja potrzebuję 4000% do jutra. Pożyczyć o tej samej godzinie. A wiesz co będzie jak nie oddasz, nie? No ja wiem, ja znaję. Ja jaki procent? Spadnie łeb. 400. 50-50. 50-50? 4 koła, ja wam daję 8. Pół, ci 400 puścić. Dobra, zróbmy za pintkę, bo i tak się już wysprzęgiłem. Daj dzisiaj 4, jutro masz przynieść pintkę w zębach. Pasuje, a jak nie, to cię pochowamy. Proszę, numer daj, oj, da? Bo zaraz ci to wypłacę. Dzień dobry, Angie. Cześć. Zagapiłem się do... Chodź, Rusek! Ale mnie wzięła z zaskoczenia, widziałeś, Neksiu? No. Prawie poleciałem do nich, a ona tu za plecu wyszła. Pana kobitka, da? Da. Krasiwa. Czwóraka, dobra. Piątkę jutro, da? Da, czwóraka, jutro pintkę przyniesie. Da. Ale pan wielmożny, naprawdę, dobry pan. Tylko nie, uważaj, nie, uważaj, nie ostrzegam cię, Saszka. Jak nie oddasz, to my... No, może nie aż tak, ale no na pewno, już nie pojeździsz na kurierce. Ale jakbym... Ty, żony ci podrywają! Sorry, nie do ciebie. Kto? Nie. Kupuj, żona ci podrywają! Moja żona... Weź się, Nie ty, no tu masz pieniądze. My tak do siebie. Dziękuję bardzo. No, numer daj do siebie, Saszka. Da, ja daję. Saszka, ja Samir, miło również. Zapisywałem. Sasza... Jaramir, bli... Pasiu! Ramir. Okej, okay. Pan? Bardzo miło. Tu Andrew, Neksiu, możesz zapisać. Dziękuję bardzo, Andrew. Andrzejek! Dla kupi Andrzejek, trzymaj się. Zamów jedzenie, ja muszę z nią tu za chwilę... No, to twoja fura, takie masz Ferrari? No, to jest po prostu z ulicy. A, z ulicy. Dziewczyno, kiedy się dorobisz w końcu? Słuchaj, jak będzie ślub, tak? To się dorobimy razem. Aha. Bo jest tu... Bo stresuję się, bo jeździsz szybko. Ja? No, zraz dziennie. Poka. A czyli chcesz mnie szkolić? Chcesz szkolić najlepszego kierowcę w tym mieście, no dobra. Już wiem, gdzie jedziesz. No. Gdzie? Na ciasną, z przeskokiem na Żywopłot. Nie. No to... nie wiem. Na ławeczkę. Numbrać coś... No ja mam kaliko, więc to... Aha, no. No i mówię, nad Żywopłotem, no. No. No, to mówię. Ciasna nad Żywopłotem. Co mnie kłomisz? Gdzie to jest ciasnoliczka? Tam była ciasna. Ławeczka była. O, zwał jak zwał. Ana też miała być ciasna, a się okazała ławeczka, bo każdy na niej siedział w mieście. Że te nazwy trzeba doprecyzować. No tak, słyszałem. Słyszałem. Ja chyba jestem w ciebie jakiś mega turbosztosie widzowy, naprawdę. Tylko z Neksiem to dzisiaj my jesteśmy jak z rękawa, to wszystko wypada. Ja muszę częściej grać w kazet. Słuchaj, przepraszam, nie słuchałem cię, Emma, mów. Co się w dupcy? Chmielarz, Ankę. Chmielarz to już teraz śpiewałem ta zaręczyna. Serio? No, piosenkę co napisałem dla ciebie, a tobie nie zaśpiewałem jej. A to już jest spalona piosenka. Spalona? No bo już strzeli wszyscy. Aha. A ja wiesz, ja tak... zabiłby nas. Ale wiesz, a ja jak tobie śpiewam, to tylko włącznie tobie, nikt tego nie słyszał. Fajnie. Masz moją ten? No mam, ale nie wiem, czy ci dam. Musimy jakoś przekonać. O, będzie wjazd po graffiti. Uwaga, ludzie! Ła, dobra, weź! Ja
Jaki wstyd. Ale słuchaj, muszę sprawić, że jesteś oporowcem, bo ja niestety nie. Więc nie może być dwóch bezrękowców na ekipie, na akcji. Ale plotki chodzą, że możesz być lepsza niż ja. Ale jestem już na emeryturze. Sekundka, mam telefon. No co tam, kochana? Co? No nawijaj. Czekaj, będziemy coś jeszcze robić, czy ja mogę sobie już ten... Jak masz ochotę, to już iść. Bo właśnie na lepsze jutro właśnie. Na lepsze ten, jutro, wyśpi się pewnie, wykminim. Coś kminił. Idź. Dobra, już dobra. Dużo dzisiaj tutaj dobra. Podziałałeś. No. O czym gadaliśmy? A, ja miałam pewne etap, wiesz, w swoim życiu taki... Na lotni? Nie, byłam na wycieczce w Brazylii. Jak ja bym ci wy***ł, Rolu? Mówisz? Nie umiem tego, ale to ciężkie słowa, znasz nomenklaturę. Ja mam pomysł. Bierzemy toalet na kulki. Wysiadaj. Ja wiem, że ona mi wy***bie. Ja po prostu wiem, że ona mnie rozbije, nie? Ja to wiem, nie? Ale słuchaj, bo ja wiem, jak się skończy, Jak się skończy? No nieważne. No tak, no tak tutaj, no. Tak o plecami. Tak o, zobacz, tak o, nie? I na znak Andrew będziemy szli normalnie, tak o. A na wystrzał, no już niestety akcja. Przeparkuj! Przeparkuj. A już myślałem, że chcę wziąć od ciebie wszystkie pieniądze. Nie, jeszcze nie, przeparkuj. I tak, widzowie, przecież logicznie, że dam jej fory. Najlepsze, że będę tu w pocony i dostanę... Ja widzę, jak ona biega już. Słuchaj, Andrew, Lucky Luke 27, to jest tak zwany podblokowy. Dobra. Ale dobra. Będzie wstyd, ja... Gotowy. No? Już. Było blisko, przysięgam. Dobra, dawaj ją teraz. Przysięgam ci, że ja już jak pierwsza nie weszłam, by tak. No to no. Żyjesz? Nie. Ja znam dobrą maść na siniaczki, cię nie denerwuj. Myślałem, że mi zrobisz... Usta chcesz? To było mówić, dziewczyno, myślę, że nie potrzebujesz. Lubisz martwiać. Człowieku, nie w takim momencie. Neksiu! Nie. Tak. Dobra. O nie, chyba jej trzeba zrobić usta. No trzeba. Żyjesz? O, lepiej sam wiesz, no. Widzisz? Zamknij ryja, proszę cię, bo ja już jak ja już zobaczyłem po lewo z dźwiękiem, to mówię, dobra. Dobrze drzwi. Dobra, to ja jadę po to jedzenie. Jedź. Ej, słuchaj, a znasz taki tekścik? Łopak nie ściana? Proszę cię, daj mi dzisiaj spokój. Idę spać po porażce. Wyśpi się dobrze. Niech ją pani ratuje, ja się o nią martwię bardzo. To jest moja narzeczona. A spoko mam stylówę dzisiaj? A bejrzę. O mogę się pytać, bo nie pokminiłem tego. No spoko, czemu? Spoko. A ty jesteś z getta? Nie. No właśnie to jest takie połączenie trochę. Nie no, tak naprawdę to spoko, no. Nie no, to jest, wiesz. Nie no, tak spoko, taki nie. Spoko, no. Tak no, spoko. Panowie, no, dacie mi jakieś leki? Dzisiaj przyleciałam, ja dzisiaj pracuję. Coś przeciwbólowego, ale nie za mocne. Uratujecie go? Nie, usta. Ja się tak. Jest mój narzeczony. No, ratujemy, no spokojnie. Człowieku. Proszę, żyjesz. O, no, miał rację. Ja wiem, co robię. Dzięki panowie za pomoc. Ale my cię Emma power bierze po tym piwie, naprawdę, no. Co bierze? Power mnie bierze. Po piwie? Nie wiem, po wszystkim. Gdzie się odwieźć do Haciendy? No. A ty senna jesteś, tak? No. O, szkoda, myślałem, że korepetycje będą. Ale jednak okay. Jesteś słaba z matmy. Ja przecież jestem słaba. No, nie znasz odpowiedzi na pytanie. A ile będzie 123 do potęgi trzeciej? Nie wiem. Też nie wiem. A ile to jest milion dolarów? Na złotówki? Nie na wiem. Złotówki, taka waluta. 7 milionów? Ja chciałbym, rozumiesz? Ole, byłyby jaja. Nie, 4 chyba, teraz kursy. Nie no, mniej niż 4. Teraz nas z mają. Serio? No co ty, 3,90, 3,83 z nami nawet jest. Jakieś był po pintkę. To było 4,25. No to kurwa, to chyba pół roku temu patrzyłeś. Człowieku. No nic, ma wyśpi się, żebyś miała siłę. Jak to jest? Ja p***, ale jakie przytulasy.